Czwartek, Telefakty, Bartek Gębusia, a w nich między innymi: nie ulegajmy panice, koronawirusa nie ma w powiecie ostrowieckim. Na terenie powiatu ostrowieckiego nie ma żadnego przypadku podejrzenia zakażenia wirusem, koronawirusem. Zamknięto rok obrachunkowy w szpitalu. Jeśli chodzi o stan zadłużenia, to on się praktycznie wiele nie zmienił. Utracony świat zatrzymano w obiektywie. Spuścizna, która po nim pozostała, nie została do tej pory właściwie zbadana. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został zdiagnozowany w Zielonej Górze i to właśnie tam przebywa zarażony pacjent. Na terenie całego kraju podjęto działania, które mają przede wszystkim uspokoić i przestrzec przed rozpowszechnianiem się choroby. W powiecie ostrowieckim sytuacja jest pod kontrolą. Minister zdrowia Łukasz Szumowski w środę na konferencji prasowej przekazał informację o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce. W tym momencie musimy mieć świadomość o zagrożeniu, ale nie panikować. Na terenie powiatu ostrowieckiego nie ma żadnego przypadku podejrzenia zakażenia wirusem, koronawirusem. I bardzo proszę o spokój, zachowanie spokoju, to przede wszystkim. Jest to choroba, która w 80% przypadków przebiega bardzo łagodnie. Najbardziej narażone są osoby starsze, osoby, które mają jeszcze jakieś dodatkowe choroby, choroby przewlekłe. Stąd też one najbardziej powinny uważać na siebie, unikać skupisk ludzkich. We wtorek w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem również władz wszystkich gmin powiatu. Ta obecność była kompletna i cała uwaga skupiona była działaniom, które dotychczas były podejmowane oraz które są przewidziane na najbliższy czas związane z występującą sytuacją zagrożenia potencjalnego koronawirusem, a więc to, żebyśmy mogli przede wszystkim o wszystkim, co jest w danym momencie potrzebne wiedzieć i także umiejętnie w takich sytuacjach zareagować. W mediach zintensyfikowano komunikaty i informacje o zasadach postępowania, tych profilaktycznych i tych, kiedy zaobserwujemy coś niepokojącego. Szczególną uwagę na stan swojego zdrowia powinny zwrócić uwagę osoby powracające z zagranicy, z państw, gdzie potwierdzono obecność koronawirusa. Te osoby, co jest najważniejsze, jeżeli w ciągu 14 dni wróciły właśnie z tamtych miejsc i zauważyły u siebie objawy, tak jak gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, to powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną albo zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, którym najbliższy jest w Starachowicach. W ostrowieckim szpitalu nie ma oddziału zakaźnego. Przypadki zarejestrowane i potwierdzone będą kierowane na oddział zakaźny szpitala w Starachowicach. Oczywiście na wypadek zdarzeń masowych nasz szpital jest przygotowany w ten sposób, że mamy zarezerwowane pomieszczenia, w których w tej chwili się odbywa rehabilitacja stacjonarna i ewentualnie tam mamy przewidziane 17 łóżek, na których moglibyśmy przetrzymywać pacjentów zakażonych koronawirusem. Na ten moment dyrektor szpitala uspokaja, wszystko jest pod kontrolą. Nie ma objawów paniki, natomiast zdarzają się przypadki zachorowań na grypę, co w tym sezonie jest zjawiskiem normalnym. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego służby apelują, aby unikać dużych skupisk i imprez masowych. Nie ma wprost zalecenia wynikającego z tego, żeby te imprezy były odwoływane, wstrzymywane. Niemniej jednak na obecną chwilę jakby rozsądek, czy też takie działania, które wskazywałyby okoliczności, żeby raczej przed nadmiernymi zgromadzeniami ich nie prowokować, nie organizować ponadmiernie. Bardzo ważną rzeczą o działaniu profilaktycznym jest utrzymanie higieny. Częste mycie rąk, odkażanie środkami dezynfekcyjnymi, a w przypadku kaszlu lub kataru przykrywanie ust i nosa chusteczką. O przygotowanie szpitala do obecnej sytuacji dopytywali również radni podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu, a o szpitalu było dużo, bo tą bieżącą sytuację, również finansową, zrelacjonował dyrektor Andrzej Gruza. Zamknięty został rok obrachunkowy 2019 w Ostrowieckim Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Na przygotowanie sprawozdania finansowego zarząd szpitala ma czas do końca marca, ale już dziś można dokonać pewnych podsumowań.
co podczas sesji Rady Powiatu 4 marca zrobił dyrektor Andrzej Gruza. Częściowo mamy na niektórych zakresach nie do wykonania. Nie jest to wielka kwota, w większości zakresów występują nadwykonania, także per saldo mamy około 2 milionów 700 tysięcy nadwykonań, z czego 2 miliony 300 tysięcy złotych przypada na tak zwany ryczałt powszechnego zabezpieczenia szpitalnego. Jak się do tego Narodowy Fundusz Zdrowia odniesie, tak do końca jeszcze nie wiemy. Nie wiadomo zatem, czy wzrośnie wysokość ryczałtu. Wynik finansowy prognozowany w planie finansowym był na poziomie 12 milionów złotych i zdaniem dyrektora szpitala taki ten wynik będzie, z pomniejszeniem oczywiście o kwotę amortyzacji około 2 700 000 zł i po uwzględnieniu pewnych odchyleń. Kwota ewentualnej dopłaty do ujemnego wyniku finansowego powinna wynieść około 9 300 000 zł. Jeśli chodzi o stan zadłużenia, to on się praktycznie wiele nie zmienił. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że to zadłużenie zmieniło strukturę, bo na początku grudnia ubiegłego roku zaciągnęliśmy pożyczkę w wysokości 27 milionów złotych, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań wymagalnych, co spowodowało, że w tej chwili mamy mniejszą ilość zobowiązań wymagalnych, a przewaga jest zobowiązań długoterminowych, jak do tej pory regularnie przez szpitale obsługiwanych. Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak po wysłuchaniu sprawozdania dyrektora szpitala dostrzega poprawę sytuacji, co napawa optymizmem również na rok 2020. Ta strata wyraźnie uległa obniżeniu. No co gorsze, to praktycznie strata za 2018 rok, co nie była 16,5, ale ponad 17 milionów. Tą różnicę musieliśmy zaliczyć w stratę 2019. Tak to jeszcze wynik by był lepszy. W tej chwili są to szacunkowe wyniki. Do końca marca jakby będą potwierdzone, ale też z optymizmem podchodzimy do tych prognoz na rok 2020. Widać, że w szpitalu drgnęło i to wyraźnie. Innego zdania jest opozycja. Czy można nazwać pozytywną informacją to, że szpital ma stratę, że strata ta będzie wynosić około 12 milionów, bo tak mówił pan dyrektor. No, słyszeliśmy od półtora roku, słyszymy, że to będzie nowa jakość, że to będą nowe rzeczy, a mamy 12 milionów długu. Ja przypomnę, że poprzednia dyrektor, pani Jarosińska, mówiła, że na stratę w roku 2018 olbrzymi wpływ miały wynagrodzenia. I te wynagrodzenia to było 5 milionów złotych, więc od 16 odejmiemy 5 milionów, mamy 11 milionów straty za rok 2011. W tym roku w związku z tym, że oddziały są zamykane, że są różnego rodzaju niby działania prowadzone, ta strata ma wynosić około 12 milionów. No, niech sobie państwo sami to ocenią. Przewodniczący klubu radnych PiS chce jednak poczekać do końca marca na oficjalne sprawozdanie finansowe, bo co podkreśla, wtedy będzie widać, jak to się ma do lat poprzednich i ile trzeba będzie do szpitala dołożyć. Jestem niemile zaskoczony działaniami zarządu, bo jeżeli zarząd ma pokryć stratę finansową szpitala za rok ubiegły, ma nakaz pokrycia tej straty, a zarząd przez już ponad pół roku nie pokrywa tej straty, to naprawdę trzeba się zastanowić, czy chodzi o to, żeby nasz szpital dobrze działał, czy chodzi o to tylko, żeby dużo mówić. Styczeń 2020 roku szpital zamknął stratą około 1 400 000 zł. Dziś to, co trzeba dokładać do szpitala, pamiętając również o konieczności budowy lądowiska, odbywa się kosztem innych jednostek. Zrównoważeniu ma służyć wprowadzony wewnętrznie program naprawczy. Myśmy w 2019 roku, wiedząc, jaka jest sytuacja szpitala finansowa, ale także zadłużonego powiatu ostrowieckiego, wprowadzili swój wewnętrzny program naprawczy. I to naprawdę udało nam się dobrze zamknąć rok 2019. To na kolejnej sesji będą też przedstawione wyniki. Zatem to koniec miesiąca będzie tym, który odkryje cyfry i pozwoli z ekonomicznego punktu widzenia w pełni ocenić, na co nas stać i co dalej z ostrowieckim szpitalem.
Do końca lutego osoby zatrudnione otrzymały PIT-y jedenastki, zatem rozpoczął się gorący okres rozliczeń z fiskusem. Warto przy tej okazji pamiętać, że 1% swojego podatku można przekazać na organizację pożytku publicznego. W Polsce od 16 lat podatnicy mają możliwość wsparcia 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Szkoła z pasją w ten sposób wspierana jest finansowo od 4 lat. Do tej pory udało nam się zebrać około 2000 zł, które będą przeznaczone na wycieczkę dla najlepszych uczniów, a od tego roku zmieniamy cel i zbieramy na stypendia dla najlepszych uczniów. Cel jest słuszny, bo na względzie dyrekcja szkoły ma przede wszystkim dobro i zadowolenie wychowanków. Ponadto w przypadku tej placówki jest to tak zwana transakcja wiązana. Ktoś, kto przekazuje nam 1%, to my w zamian za to własnymi zasobami, naszą wspaniałą księgowością, najlepszą na świecie, wypełniamy PIT-y i zainteresowanie, muszę przyznać, jest coraz większe. Dzisiaj kilka PIT-ów ludzie z miasta przynieśli. Nie tylko w tym przypadku wzrasta zainteresowanie. Jak podkreślają pracownicy Urzędu Skarbowego, od kilku lat zauważa się wzrost ilości osób wspierających 1% organizację pożytku publicznego. Jest to też może uwarunkowane tym, że z roku na rok wzrastają też nasze wynagrodzenia, więc możliwość osób do przekazania też się zwiększa. Dane statystyczne mówią jednoznacznie, jeszcze kilkanaście lat temu kwota przekazanego 1% podatku sięgała nieco ponad 10 milionów złotych w skali kraju. Dziś są to kwoty rzędu kilkuset milionów złotych. To są naprawdę bardzo różne kwoty, od kilku czy kilkunastu złotych nawet i do kilku tysięcy, w zależności od tego, jaką kwotę podatku mamy tutaj do zapłacenia. Sposobów na przekazanie 1% jest kilka. Jeżeli w latach poprzednich korzystaliśmy z odliczenia 1%, to automatycznie w usłudze e-PIT dana organizacja nam się pojawia. Można to zrobić również w systemie e-deklaracje. Jeżeli wypełniamy druk korzystając z usługi Twój e-PIT w zakładce, która nam się pojawia tam u góry, organizacja pożytku publicznego, możemy wskazać tą organizację wpisując KRS. Do 30 kwietnia mamy czas na złożenie zeznania podatkowego, tym samym wybranie organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku dochodowego z naszego zeznania podatkowego. Pomóc można przekazując 1% podatku, a także biorąc udział w licytacjach i imprezach charytatywnych. Jutro i pojutrze w Ostrowcu Świętokrzyskim dwa takie wydarzenia. Na 6 marca w Ostrowieckim Browarze Kultury zaplanowano imprezę charytatywną Ponad podziałami Serce dla Oliwki z Ostrowca. W trakcie koncertu przeprowadzone zostaną liczne licytacje charytatywne. Wystąpią dzieci z przedszkola publicznego nr 19, Szkoła Tańca Progres, Zespół Rendezvous, Zespół Champion. Ponadto odbędą się badania wad postawy i konsultacje logopedyczne, kiermasz kartek i ozdób wielkanocnych, kiermasz maskotek i słodkości, wiele atrakcji dla najmłodszych. Celem akcji jest zbiórka funduszy na pomoc w finansowaniu leczenia 11-letniej Oliwki Kaczewskiej. Kolejną inicjatywą jest koncert charytatywny dla Łukasza Książka, który odbędzie się 7 marca w sali koncertowej Ostrowieckiego Browaru Kultury, podczas którego zagrają takie zespoły jak Schizofrenia, Azotox, Fast Fingers, Miłość jest przereklamowana. Podczas wydarzenia będą przeprowadzone także licytacje przedmiotów, z których dochód w całości przeznaczony zostanie na leczenie Łukasza Książka. Cegiełki w kwocie 15 zł będą dostępne u organizatorów przed rozpoczęciem koncertu. W ubiegłym tygodniu w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości odbyło się kolejne z cyklu spotkanie organizowane przez Instytut Kultur i Języków, a gościem specjalnym był Igor Strojecki. Analizując swoje drzewo genealogiczne, czasem można znaleźć ciekawe postacie. Igor Strojecki jest zapalonym poszukiwaczem swoich korzeni, który skrupulatnie śledzi życiorysy przodków. Zajmuję się genealogią już prawie 40 lat. Ja mam kilku fajnych przodków, czy też kilkoro fajnych przodków, którymi właściwie ciągle i bez przerwy się zajmuję. No oczywiście lord Barszczewski to jest taka postać wiodąca. O nim organizuję dość dużo spotkań w całej Polsce. Promuję swoją książkę, promuję postać Jana Barszczewskiego poprzez jego niezwykłe zdjęcia.
No cóż, myślę, że jestem dumny w ogóle ze swoich przodków. Leon Barszczewski był oficerem carskim, archeologiem, etnografem, podróżnikiem po XIX-wiecznej Azji Środkowej. Nazywany jest także prekursorem fotografii podróżniczej. Spuścizna, która po nim pozostała, nie została do tej pory właściwie zbadana. I można tak powiedzieć, że to jest naprawdę największy polski podróżnik końca XIX wieku, a zwłaszcza niezwykła jest kolekcja zdjęć, która po nim pozostała. I wydaje mi się, że to jest jedyna tego typu kolekcja, nawet nie tyle w Polsce, może w tej części Europy, kolekcja unikalnych zdjęć z polskiego podróżnika, spuścizna po polskim podróżniku, która pozostała z jego podróży po tak egzotycznym kraju, jakim wówczas był Emirat Buchary. Leon Barszczewski prowadził pionierskie badania lodowców w górach zerwiszańskich i hisarskich. Podziw i uwielbienie tych białych olbrzymów przerodziły się w pasję badawczą. Jeden z lodowców południowego zbocza grzbietu hisarskiego nosił jego imię, nadane przez rosyjskiego botanika profesora Władimira Lipskiego, który również nazwał roślinę na cześć podróżnika. Czosnek Barszczewskiego, ta historia akurat w rodzinie nie przetrwała i kiedy przygotowywałem materiały do książki, to ktoś mi podpowiedział, wiesz, właśnie się pokazało hasło na Wikipedii, więc ja sobie wpisałem i sprawdziłem Alium Barszczewski-Lipski, a później wypożyczyłem sobie książkę profesora Lipskiego i z tej książki dowiedziałem się, że kiedy by wyjechali na wspólną wyprawę, to w trakcie tej wyprawy 10 lipca 1896 roku słynny ukraiński botanik Władimir Lipski, kiedy schodzili wspólnie do takiej wyprawą do takiej niewielkiej rzeczki, zobaczył roślinę, która wtedy nie miała swojej europejskiej nazwy i stwierdził, że może na cześć naszego podróżnika, badacza terytorium Azji Centralnej, to uznanego już wtedy też badacza flory i fauny, a także lodowców, to nadał tej roślinie imię Leona Barszczewskiego. Zdjęcia Leona Barszczewskiego, historię i życiorys jego prawnuk Igor Strojecki złożył w książkę pod tytułem Utracony świat, podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej. Przyjeżdżam ponownie do Ostrowca, opowiadając o tej niezwykłej biografii i życiorysie mojego pradziadka, który przez 20 lat mieszkał w dalekiej bardzo Samarkandzie. Tam wykonał mnóstwo niesamowitych zdjęć ze swoich podróży i tymi zdjęciami ja się jakby zaopiekowałem, pokazuję je na różnych wystawach w całej Polsce. Tutaj właśnie w Ostrowcu 5 lat temu w Krzemionkach gościła moja wystawa, a tym razem tylko opowieść niejako pokłosie wydanej książki, ale także wystaw, które równolegle w tej chwili są pokazywane w kilku miejscach w Polsce. Spotkanie z Igorem Strojeckim zorganizowane zostało przez pracowników Instytutu Kultury i Języków przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy już teraz mają kolejne propozycje kulturalne. Mamy niezwykle gorący okres w marcu i w kwietniu. Nie będą to jednak te klasyczne podróżniczo-historyczne czy kulturowe prezentacje, bowiem marzec jest miesiącem kultury francuskiej. Tu planujemy kilka takich wydarzeń, głównie dla szkół, jeśli chodzi o promowanie kultury francuskiej, a w kwietniu, jak to zwykle bywa, już praktycznie od 9 lat, organizujemy ostrowieckie spotkania szekspirowskie, na które będziemy Państwa na bieżąco zapraszać. Jak zapowiadają pracownicy ostrowieckiej uczelni, po spotkaniach z tymi europejskimi kulturami przyjdzie czas na kolejne dalekie podróże. W dzisiejszym wydaniu Telefaktów to już wszystko. Za chwilę sprawdzimy, jaka będzie pogoda na najbliższe dni. Telefakty jutro o stałej porze. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzy sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 1 stopień Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 17 km na godzinę, ciśnienie 1004 hektopaskale. Jutro temperatura 7 stopni Celsjusza. Wiatr 24 km na godzinę, ciśnienie 1011 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne niekorzystne. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzył sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu.
Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.